I znowu idziemy do lasu. Już słyszę jastrzębia. Chodź. A co major znowu wywełszył? To jest pytanie. Ja on sobie przejdzie, a ja niech sobie szukam przejścia, co? Tutaj. Trochę śniegu spadło. Łatwiej będzie można dostrzec, jeżeli coś się będzie ruszać między drzewami. Wow, major, spokojnie. Stój. Stój. Chodź. No, nie chce się wywrócić do błota cały. Tak jest, a ten tu piesek bardzo dobrze wie, gdzie i nawet jak dawno temu, mniej więcej, co tędy przechodziło. Cisza i spokój. No ja wiedziałem, że ten las jest mały. W końcu to Beskid mały. Mówię mały, bo to znajoma ścieżka. Ślady zwierząt tak, o ich obecność. No cóż, na pewno nie na nasze oczy. Coś tu chyba jest. Oho. Tam. A między drzewami widzę kamieniołom. Późna jesień lub tak jak teraz. Późna zima lub wczesna wiosna. Idealny moment. Jeszcze zieleń się nie rozwinęła w ogóle. Więc wszystko dużo lepiej widać. Zamiast zwierzęcia to kolejna ścieżka. Dobre i to. Stado jeleni między drzewami. Nie zobaczymy tego na kamerze, ale Mariusz zobaczył. Więc na dobrym tropie. Lecą. 1, 2, 3, 4. Mariusz, stój! Okej, okay, patrzą się na nas. Spokojnie. Uciekają. Widziałem byka z porożem. Czyli co, sukces.
Nawet ja czuję świeży zapach. Nazwijmy to świeżym zapachem. Tam są. Jak zwykle bardzo szybkie. Major, spokojnie. Wystarczy. Musimy iść tam. Ale major ma inny plan. Dobra, zawracamy. Major, chodź. Dobra, zostawmy je w spokoju. Będziemy schodzić w dół. Może coś uda się znaleźć, chociaż byk miał na sobie chyba komplet poroży, jeśli dobrze widziałem. No dobra. Teraz powoli w dół. Co tym razem? Chyba nie muszę mówić, że major coś namierzył. Brawo on, ja nic nawet nie usłyszałem, ani nie widziałem.